Siema, z tej strony Żółty, a to jest film pokazujący, jak zwiększyć FPS-y w World of Tanks. Tak więc pokażę wam dzisiaj bardzo łatwe 4 kroki, jak po prostu zwiększyć te FPS-y. Są to banalnie proste kroki, więc myślę, że jak największy jakiś laik z World of Tanks czy z komputerów jak najbardziej sobie poradzi z tym zadaniem. Od razu mówię, że ja pracuję na swoim komputerze na Windowsie 10, ale również te sposoby działają na Windowsie 7. Tak więc pierwszym krokiem, który musimy zrobić, to na pewno wejść w menedżer zadań. Ja już go wcześniej tutaj odpaliłem. Żeby uruchomić na Windowsie 10 czy na każdym innym systemie właśnie menedżer zadań, klikamy kombinację przycisków Ctrl, Alt, Delete. Później klikamy właśnie w menedżer zadań i wyskoczy nam właśnie takie okienko. Następnie wchodzimy w szczegóły oraz szukamy wszystkiego od nazwy użytkownika. Musimy znaleźć taką, jaką my mamy ustawioną na komputerze. Ja mam po swoim imieniu Norbert, tak więc szukamy ode mnie, od Norberta, włączone programy. I teraz mamy bardzo dużo aplikacji włączonych na komputerze. Ja tutaj się dokładnie nie zagłębiałem, ale wiem, które można na przykład wyłączyć, a które nie. Na przykład takie IGFX-EM wyłączam zawsze, chociaż to strasznie mało zajmuje pamięci procesora, ale jednak zawsze wyłączam, klikam delete, albo po prostu zakończ zadanie, zakończ proces. Radeon, bo mam kartę od AMD, też zakończ zadanie. Jeżeli mamy jakąś muzykę włączoną, tak jak właśnie tutaj mam włączoną specjalnie, również wyłączamy, widzicie, troszeczkę zasobów jednak to jest, również wyłączamy. Od Wargamingu taka mała aplikacja, również ją zawsze wyłączam, czy na przykład od Chroma, który jest po prostu królem zjadania RAMu oraz procesora, również wyłączamy, bo to jest po prostu dramat. Tak samo Firefoxa i wszystkie niepotrzebne programy, które są nam po prostu niepotrzebne. Wyłączamy te, które osobiście możemy po prostu wyłączyć, bo te z systemu nie możemy ich wyłączyć, no chyba, że mamy jakiś, nie wiadomo jakie tam specyfikacje, w sensie wiecie, umiemy programować i takie tam to zapewne się uda, ale te wszystkie rzeczy, które tutaj widzicie, które umiem wyłączyć, no to umiem, tak? Resztę wolę lepiej nie wyłączać, no chyba, że jeszcze taki na przykład Skype Host, no to mi się w ogóle nie przyda, skoro Skype'a nie korzystam w ogóle. OBS-a nie będę tutaj wyłączać, ponieważ przez niego nagrywam, tak więc nie chcę, żeby po prostu nagle nagranie się wypieprzyło. Drugim krokiem, jaki możemy zrobić, jest zaawansowane ustawienia systemu. Musimy po prostu w Windowsie 10 kliknąć na tą lupę i wpisać zaawansowane ustawienia systemu. Tak jak tutaj macie w Windowsie 7, również możemy tak to wyszukać. Klikamy na to, następnie właśnie na zakładkę zaawansowane. Pierwszy tutaj przycisk ustawienia, a następnie dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności. I to naprawdę pomaga, uwierzcie. Klikamy zastosuj, następnie OK. No i znowu OK. I teraz niestety no nasz Windows nie będzie zbyt fajnie wyglądać, będzie takie o takie brzydkie te przesuwanie się tych okienek znaczy się, no ale będzie to dzięki temu WOD po prostu jeszcze lepiej działać. Trzecią rzeczą, a zarazem przedostatnią, jaką możemy zrobić w menedżerze zadań, jest ustawienie WOTA na najwyższy priorytet. Jak to robimy? No oczekujemy WOTA, mamy tutaj właśnie worldoftanks.exe, klikamy na tą aplikację prawym przyciskiem myszy, ustaw priorytet i albo na wysoki, albo na czasu rzeczywistego. Ja osobiście zawsze ustawiam na czasu rzeczywistego, bo jeszcze lepiej WOT działa, ale wiem, że na moim poprzednim komputerze było tak, nie można było po prostu ustawić czasu rzeczywistego, no to ustawiamy albo wysoki, albo powyżej normalnego. Wtedy również WOT będzie jeszcze lepiej działać, ale wiadomo, czasu rzeczywistego najlepiej będzie działać. I ostatnią rzeczą, jaką możemy zrobić, jest sama grafika w World of Tanks. Oczywiście klikamy na kółko zębate, ustawienia, grafika oraz teraz szczegóły. Wiele osób mnie się pytało, jak mogę mieć tak paskudną grafikę, czemu mam tak samą grafikę i tak dalej. No właśnie tak mam to wszystko ustawione. Nie mam jak inaczej tego wytłumaczyć. Po prostu włączamy WOTA na grafikę standardową, a nie na poprawioną, tylko na właśnie standardową, czyli tą gorszą. I wszystkie suwaki dajemy jak najmniej, jak tutaj możemy. Tutaj tę przeźroczystość roślin również wyłączamy. Wszystko tutaj wyłączamy. Jasność grafiki, znaczy jakość grafiki będzie na właśnie nie na minimalne, bo minimalne widzicie, ta jakość efektów dodatkowych jest trochę większa. Lepiej dać na własne, gdzie tutaj właśnie o sobie damy jakość efektów dodatkowych na minimum. Wszystko dajemy po prostu na minimum, po czym klikamy zastosuj. No ja już mam to ustawione, tak więc tylko klikam OK, powrót do gry. No i grafika zależy, jeżeli mieliście poprawioną i włączacie na standardową, to WOT się musi zresetować, po czym grafika będzie wyglądać no gorzej, ale po prostu więcej FPS-ów czy nawet pingu możecie mieć. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o taki krótki poradnik, jak polepszyć FPS-y w World of Tanks dla tych, którzy mają naprawdę strasznie swoje komputery. Mam nadzieję, że pomogłem, jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia lajka oraz subskrypcji, żeby być na bieżąco z filmami na moim kanale. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!